serdecznie, a najserdeczniej witam, witam najaktywniejszych czytelników, bo właśnie z ich powodu tutaj dzisiaj się spotkaliśmy. Przez cały rok ubiegły trwał konkurs na najaktywniejszego czytelnika. Co miesiąc na plakatach w naszej bibliotece, na portalu społecznościowym biblioteki i na stronie biblioteki były ogłaszane listy najaktywniej wypożyczających i czytających czytelników w danym miesiącu. Czytelnicy byli podzieleni na trzy grupy. Konkurs w ogóle był skierowany do młodych czytelników do 12 roku życia. Były trzy grupy wiekowe. Dzieci od 4 do 7 lat w najmłodszej grupie. Następna grupa to już dzieci 7-9 lat, a później 10 i do 12 roku życia. Powiem Państwu tak, że stan księgozbioru przeznaczonego dla dzieci i młodzieży w naszej bibliotece to liczba 9630 woluminów, a zapisanych młodych czytelników w roku ubiegłym było 676 osób. Odwiedzili oni bibliotekę 6683 razy i wypożyczyli łącznie 7741 książek, z czego 2378 książek wypożyczyli najaktywniejsi czytelnicy, ci, których dzisiaj wyróżnimy, nagrodzimy. No to przedstawmy ich, może tych, bo konkurs nosił nazwę Super Czytelnik Roku 2006, to już była szósta edycja, szósta jest w tym roku. Nagrodzimy najpierw i przedstawimy czytelników najaktywniejszych, a tych super czytelników zostawimy na koniec i ich też przedstawimy i nagrodzimy. I tak, Natalia Karbowska, zapraszamy Cię, Natalko. Natalka, proszę Państwa, wypożyczyła, albo powiem, tata wypożyczył dla Natalki, choć Natalka też była, wypożyczyła 315 książek. Na liście najaktywniejszych czytelników znalazła się 7 razy, a 10 razy były ogłaszane listy, bo okres wakacyjny, lipiec, sierpień, nie był punktowany, że tak powiem. Brawo Natalko, bardzo dziękuję. Następnie Zuzia, akurat jej dzisiaj nie ma, bo jest chora, Zuzia Berdyńska-Nowak. Była co prawda raz na liście, ale wypożyczyła i przeczytała 98 książek. Później czwartą jest Kornelia Kłosowska. Jest, też nie ma, niestety nie ma. A piątą dziewczynką, bo na razie mamy same dziewczynki, jest Maja Jędraszek. Maju, jesteś, prawda? Chodźmy. Maja wypożyczyła 96 książek i 2 razy była na liście najaktywniejszych czytelników w miesiącu. Brawo! A 82 książki i 2 razy na liście była Antosia Krajewska. Powiem nieskromnie, moja wnuczka, mam nadzieję, że dzięki babci i mamie też, i dzięki mamie też czyta, tak? Nie czyta, czyta ci głównie mama, tak? Dobrze, proszę. Następnie 78 książek, też raz na liście najaktywniejszych. Ta lista się zmieniała, jak Państwo śledzili, to widzieli, ile razy dany czytelnik był na liście. Zosia Kasprzycka, zapraszamy Zosia. Zosiu, brawo. Ostatnio trochę nie czytałaś, ale będziesz dalej czytała, tak? Zapraszamy Ciebie do czytania też dalej. Brawo. Weronika Krajzewicz. Proszę Cię bardzo. Też 78 razy. Raz na liście. Brawo. Weronika już też kolejny rok jest laureatką naszego konkursu.
dokładnie czytam ze swoją siostrą. Siostra jest już starsza, tak? No, a ty jesteś młodsza, ale też bardzo ładnie czytasz. Brawo. Tak, następna jest Kasjana Szczawińska. Niestety jest chora, chociaż dla niej brawa. A 59 książek też dużo i raz na liście. Agnieszka Machniej. Agnieszka też już kolejny rok jest naszą laureatką. Tak, żeby mu jej zrobić zdjęcie. O tak. Brawo. I ostatnią, a wcale nie najmniej czytającą w grupie dzieci do 7 lat jest Natalia Sendleska. Chodź sama. Chodź. No dobra, z mamą? Chodź. Patrzcie, patrzcie, jaki ogromny czytelnik. Proszę, to jest dyplom. Twoja nagroda, bardzo proszę. A teraz już ci starsi czytelnicy. I wśród tych starszych, na drugim miejscu, bo na pierwszym oczywiście super czytelnik, zapraszamy Zuzię Kistej. 80 4 razy to też bardzo dużo, była na liście najaktywniejszych czytelników. Brawo, gratulacje. Kasia Krajewska, chodź Kasiu. Kasia też kolejny rok, zresztą Zuzia też. Zuzia, Kasiu, 71 książek, tak? I też 4 razy na liście. Brawo, to twój dyplom. Twoja nagroda. Zosia Zagrzyna, jesteś Zosiu też? Też jesteś. Zosia też, proszę Państwa. O 70 książek. 3 razy na liście najaktywniejszych czytelników. Proszę. No i siostra Weroniki, Zosia Krajzewicz. Nie wiem jak to studenci. Weronika była raz, a Zuzia była 2 razy na liście najaktywniejszych. Trochę więcej, bo dziewczynki zawsze czytały, są już od początku naszego konkursu, są laureatkami i czytają, zawsze przychodzą, biorą po 5. Dobrze pamiętam, obie po 5 książek, widocznie i nigdy tych lepszych od Weroniki, a ty 2 razy się załapałaś na listę. Brawo. Julia Pękowska, jest Julka. Julka, proszę Ciebie, Ty przeczytałaś, może nawet nie wiesz, w tamtym roku 60 książek, proszę bardzo, i 2 razy byłaś na liście najaktywniejszych czytelników. Brawo. No i teraz chłopiec, Oskar, chodź. Oskar Sendleski. 58 książek. Oskar, też w ubiegłym roku też byłeś laureatem konkursu, prawda? Czytasz pięknie, powiedz, co czytasz? Co ty lubisz najbardziej? Najczęściej ostatnio czytałam Tytusa, Rąkę, Jatonka. No właśnie, wiele przeczytałeś. A Scooby-Doo też chyba wszystkie przeczytałeś z biblioteki, prawda? Prawda. Brawo. Olka Krause też bardzo ładnie czyta. Przychodzi z mamą, z bratem, już teraz to i bratu czyta, tak? 53 książki w ubiegłym roku przeczytała, wypożyczyła i ile razy Olka? Raz, ale to chluba na liście najaktywniejsza. Brawo. Wiktoria Mieszkowska. Wiktoria tak samo jak Olka, 53 książki wypożyczyła, przeczytała, tak? Brawo. Kacper Jędrzejewski, o, jest tak? To Kacper, 52 książki, ale za to 3 razy na liście najaktywniejszych. Brawo! I ostatni z tej grupy, Jakub Malik. Kuba, zapraszamy. Kuba zapisał się w ubiegłym roku, mama go zapisała do biblioteki i proszę już na listę najaktywniejszych.
najaktywniejszych trafił. Brawo! I teraz grupa celników 10-12 lat. Te lata to co ubiegły rok. Teraz to wiadomo, że jest to, nie, to za ten rok chyba te lata, nie za ubiegły. Mieliśmy wtedy. Judyta Cybulska. Zaraz pójdę, jeszcze nie ma. Aha, to na chwilę. Ania Karpowska, 66 książek, proszę Państwa, to już nie są cieniutkie książki, to już są książki grubsze, bo wiadomo, czytają ci czytelnicy książki poważniejsze, 56 książek, bardzo dobry wynik, brawo. Adrian Zabrocki. Adrian też 56 książek, 4 razy na liście najaktywniejszych czytelników. Adrian w ubiegłym roku też był, zresztą już i od koleżanki wspomniały, grono się nam, tylko młodsi dochodzą, starsi odchodzą, ale ci, którzy byli poprzednie lata i teraz są też najaktywniejszymi i też czytają. Adrian też w ubiegłym roku był nagrodzony, prawda? Brawo. Jacek Witkowski. Jacek tak samo jak Adrian, 56 książek, 4 razy na liście. Tak, gratuluję. 4 razy na liście. Jacek też ma sprecyzowane preferencje swoje czytelnicze, tak? Co lubisz czytać, Jacek? Ja czytam komiksy, tytuł Syrówki i Jadonki, Kaczorodnada, ale szkoda, że tak mało, bo trochę więcej dużo. I lubię też książki ze Star Wars, ale niestety nie mamy. Zakupimy, jeśli tylko będziemy mieli fundusze, zakupimy Star Wars. Nikola Gross, Nikolka, chodź. Nikola też właśnie czytała 25 książek w tamtym roku. Wiadomo, dzieci czytają jeszcze z biblioteki szkolnej, czytają jeszcze książki z biblioteki szkolnej. Także 25 książek, proszę Państwa, to jest praktycznie 2 książki na miesiąc. To nie jest mało, prawda? Proszę, gratuluję Ci. Proszę, wybrać. Co ta Judyta? Nie widać jej jeszcze. No niestety, to poczekamy do później. A teraz nagrodzimy super czytelników. I zaczniemy może od najstarszej czytelniczki, najstarszej w tej grupie wiekowej. Oczywiście Weronika Sochacka. Weroniko, przeczytałaś, nie wiem, czy wiesz, u nas z biblioteki 72 książki. 7 razy byłaś na liście najaktywniejszych. Także gratulujemy i też od początku naszego konkursu Weronika jest nagradzana za super czytelnik. A proszę, nie możesz wstać tu. O, a w drugiej grupy wiekowej Szymon Karpowski. Zapraszamy Cię, Szymon. Szymon, 114 książek. Też co prawda mało, czyli w bibliotece Bohana wypożyczyła na audytacji czytelniczą dzieci, ale książki, ja wierzę, że te książki, które tato przyniesie do domu, przyniesie, to czytasz. Tak? No jasne. Proszę bardzo, dyplom dla Ciebie i nagroda. Brawo. I wśród najmłodszych czytelników najwięcej. Zostań, tak? Najwięcej przeczytała książek w naszej bibliotece w oddziale dziecięcym w tej grupie wiekowej Eliza Kasprowicz. Brawo, Eliska. No też patrzcie Państwo, jaki wielki czytelnik. Proszę bardzo, to twój dyplom, twoja nagroda. Przychodź, powiedz nam, z kim przychodzisz do biblioteki. Z mamą. Z mamą. Wybierasz, mama wybiera, tak jak pamiętam, mama wybiera książki dla Ciebie, a Ty wybierasz też dla siebie, tak? Książki, które mama czyta zawsze. Kilka książek wybieram sama i kilka mama Ci wybiera, tak? To jest nasz najaktywniejszy czytelnik, który w ubiegłym roku wyczytał, wiadomo, mama czytała, najwięcej książek.
Może teraz zostaniecie tutaj i wszystkich poprosimy, tych nagrodzonych tutaj, zrobimy. Oni uwielbiają pracować z dziećmi. Jednym z ich haseł przewodnich jest powiedzenie: koniec z nudą. Dzisiaj przedstawią nam spektakl pod tytułem Profesorek Wodorek i Superbohaterowie. Ma to być edukacyjne i komediowe show ze świetnym humorem. Mam nadzieję, że spotkanie z humorajczowym się zbliża.